Wilcza. Witam bardzo serdecznie pana wójta Adama Dziedzica, witam zastępcę wójta pana Sławomira Stykę, witam panią skarbnik Natalię Gawron, witam panią kierownik, panią Anię Niemir, pana kierownika pana Jacka Lisa, pana sekretarza oczywiście, panią Bożenę Piętę z obsługi rady i przechodzę w lewą stronę. Bardzo serdecznie witam o tak rannej porze naszego radnego powiatowego, pana Tadeusza Pachorka. Witam panie i panów sołtysów, panie i panów radnych. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że na sali jest 14 radnych i w tym momencie 15, czyli 100% frekwencja. Państwo otrzymaliście zawiadomienie na dzisiejszą sesję, czy do sposobu trybu zawiadomienia ktoś z państwa zgłasza jakieś zastrzeżenia? Nie słyszę, nie widzę. Proszę państwa, w takim razie zanim przedstawię państwu protokół, krótka klauzula, jak zwykle, szanowni państwo, informacyjna. Sesja rady jest utrwalana poprzez rejestrację obrazu i dźwięku. Oznacza to, że monitoring zapisze na nagraniu zarówno państwa wizerunek, jak i wszelkie wypowiadane przez państwa słowa. Utrwalanie przebiegu sesji poprzez nagrywanie obrazu i dźwięku jest obowiązkiem prawnym gminy. Wynika to on z artykułu 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym. Jeżeli chcecie państwo zapoznać się ze szczegółowymi zasadami przetwarzania państwa danych osobowych, możecie to zrobić za pomocą klauzuli informacyjnej umieszczonej na drzwiach wejściowych do sali obrad oraz na stronie internetowej gminy. Nagrania zostaną opublikowane na stronie internetowej gminy oraz w jej biuletynie informacji publicznej. Tyle informacji. Przechodzę do przedstawienia porządku. Proszę państwa, punkt pierwszy, przedstawienie porządku, co się dzieje. W punkcie drugim, informacja z realizacji uchwał dzielności wójta i urzędu gminy. 3, podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnej nieruchomości gruntowej położonej na terenie gminy Świlcza. 4, sprawy różne i wolne wnioski. Czy do tak przedstawionego porządku obrad ktoś z państwa chce wnieść jakiś dodatkowy punkt? Nie widzę. W takim razie, proszę państwa, skoro nie zmieniamy porządku obrad, właściwie głosowanie nie jest konieczne, ale zawsze to czynimy i dla porządku. Proszę o zatwierdzenie porządku obrad. Kto z państwa jest za? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto z państwa jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Jednogłośnie przegłosowaliśmy, przyjęliśmy porządek dzisiejszej sesji. Proszę państwa, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji to protokół z sesji 61. Protokół jak zwykle wyłożony, w każdej chwili można się z nim zapoznać. Jeżeli nie zobaczę i nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że Rada protokół przyjmuje. Nie widzę i nie słyszę. Stwierdzam, proszę państwa, że protokół z 61. sesji został przyjęty. I jesteśmy, proszę państwa, w punkcie drugim. Informacja z realizacji uchwał dzielności wójta i urzędu gminy. Czy do informacji, które państwo otrzymaliście, ktoś z państwa w tym momencie chce zabrać głos lub chce coś pan wójt uzupełnić? Nie ma. W takim razie, proszę państwa, informacja, którą otrzymaliście drogą mailową. Oczywiście to jest całość tej wiedzy. Punkt trzeci. Przedstawiam państwu projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnej nieruchomości gruntowej położonej na terenie gminy Świlcza. Na podstawie przywołanych przepisów Rada Gminy, przepraszam, na podstawie przywołanych przepisów, a szczególnie tutaj ustawy o gospodarce nieruchomościami, uchwala się, co następuje. W paragrafie pierwszym wyraża się zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej miejscowości Rudna Wielka oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 2064/3 o powierzchni 0,1340 hektara, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie prowadzi księgę wieczystą RZ1Z łamane przez 002484/18/9 dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przylegającej składającej się z działek o numerach. I tu, proszę państwa, wymieniono wszystkie te numery działek nieruchomości oznaczonej w załączniku graficznym. W paragrafie drugim uchyla się uchwałę Rady Gminy Świlcza numer 52/436/2022 z dnia 25 lipca 2022 roku. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wysoka Rado, otwieram dyskusję w przedmiotowej sprawie. Bardzo proszę, aby
pani kierownik referatu nieruchomości, planowania przestrzennego i ochrony środowiska, pani magister inżynier Anna Niemier, zabrała głos i wyjaśniła treść pokrótce. Proszę Państwa, 1340 metrów kwadratowych, uchwała w sprawie sprzedaży tej działki była już podejmowana w ubiegłym roku, jednakże zmienił się stan prawny. Wnioskodawca zakupił wszystkie grunty, które Państwo tu macie zaznaczone tym kolorem takim żółtawym i zwrócił się do gminy o sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym. Po dokonaniu analizy tych dokumentów i rzeczywiście po wskazaniu tych aktów notarialnych nabycia zapadła decyzja o sprzedaży zgodnie z ustawą w trybie bezprzetargowym tej nieruchomości. Jasne. Państwo doskonale pamiętacie, gościliśmy również tutaj mieszkańców Rudnej Wielkiej. Były takie zawirowania i spore boje o tą drogę. No a teraz widzimy, że ona inwestorowi po prostu ta droga przebiega przez środek jego nieruchomości. Dokładnie, jest niezbędna. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos, Państwa radnych? Jeżeli wszystko jest jasne, to poproszę o głosowanie. Będę Państwa wyczytywał. Państwo mają opcję za, wstrzymał się przeciw. Biały, Buda, Czech, Gazda, Kozdęba, Leja, Nowak, Oczoś, Piela, Salach, Skuba Więcław, Szczepanik, Trala, Wanat, za, Wojton. Dziękuję, głosowało 15 radnych. Oddano 15 głosów za, uchwała została podjęta. Proszę Państwa, dobrnęliśmy do punktu 4, sprawy różne i wolne wnioski. Bardzo proszę, będę udzielał Państwu głosu w kolejności zgłoszeń. Pan radny powiatowy, tak? Tak. Pan Tadeusz Pachorek, bardzo proszę. Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, chciałbym przekazać informację, że powiat rzeszowski otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dwa zadania, z czego jedno dotyczy naszej gminy. Dzięki tym pieniądzom będzie zmodernizowane skrzyżowanie przy szkole w Rudnej Wielkiej oraz skrzyżowanie w Bratkowicach przy kościele. Także te miejsca niebezpieczne, zdecydowanie ich funkcja się poprawi. Dziękuję bardzo. I pan wójt, bardzo proszę. Ale że oczywiście, tak rzadko jest eksploatowana, panie wójcie, cieszę się. Jak państwo wiedzą, z tego miejsca rzadko zabieram głos, ale wtedy, kiedy rzeczywiście on jest chyba najbardziej potrzebny i wyraźny. Proszę państwa, chciałem państwu radnym przedstawić kwestie dotyczące dwóch tematów. Jeden temat to Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, zadania na remonty dróg. Proszę państwa, od wojewody podkarpackiego otrzymaliśmy pismo podpisane przez pana dyrektora Wydziału Infrastruktury, którym poinformowano naszą gminę, że w dniu 2 lutego bieżącego roku zakończył się nabór wniosków na remont dróg powiatowych i gminnych w ramach Rządowego Funduszu Dróg. Podano jest, ile gmin złożyło wnioski, ile tych wniosków było. I sentencja. W związku z powyższym zwracam się z prośbą o przeanalizowanie potrzeb samorządu w zakresie złożonych wniosków i wybranie jednego priorytetowego zadania gminnego, które poddanie zostanie ocenie komisji oraz złożenie dobrowolnej rezygnacji z ubiegania się o dofinansowanie dla drugiego złożonego wniosku. Do tego, proszę Państwa, otrzymaliśmy już od razu takie oświadczenie, że to nie pani wojewoda decyduje o tym, ale gmina Świlcza sama zrezygnuje z pieniędzy. Jakich to dróg dotyczy? Jedna droga zgłoszona na wniosek dwóch radnych, pana Białego i Gazdy. To jest droga, właściwie kontynuacja zadań prac przy drodze na Kamyszyn, przysiłek Kamyszyna. Tam wykonaliśmy dwie główne nitki, jedną w kierunku Otoki, drugą w kierunku oczyszczalni ścieków i strefy aktywności gospodarczej. Zadanie to wycenione zostało na kwotę 879
tysięcy złotych i drugi wniosek składany z inicjatywy pana przewodniczącego Wanata i pana radnego Salacha. To był remont drogi gminnej w miejscowości Rudna Wielka, tak zwany Stary Gościniec. Wyceniona wartość tego zadania na 1 079 000 złotych. Proszę Państwa, pragnę Państwu przypomnieć i podkreślić, że gmina Świlcza kilkakrotnie nie otrzymała żadnego finansowania w ramach Polskiego Ładu oraz inwestycji w obszarze naszej gminy. Bez żadnych tłumaczeń, kiedy to na przykład ościenne gminy otrzymywały wnioski 2 lub 3. Nikt wtedy nie mówił o solidarności społecznej, o równouprawnieniu, o tym, że te środki należy dzielić sprawiedliwie i godziwie dla wszystkich samorządów. Tak też się nie stało. Nad czym oczywiście bardzo ubolewam i ta informacja została przekazana w informatorze gospodarczym, którą wszyscy oczywiście mieszkańcy mogli się zapoznać. Ale jak Państwo wiedzą, mieszkańcy nie mogą się zapoznać z tego typu kwestiami jak dzisiaj, bo to gmina Świlcza ma dobrowolnie zrezygnować z pieniędzy. W związku z tym, Panie Przewodniczący, wiem, że takiej formuły nie mam, ale chciałbym usłyszeć Państwa stanowisko jako radnych wyrażone, nie wiem, czy przez podniesienie ręki, czy przez przychylenie się do tego wniosku lub go odrzucenie. Ja nie jestem lekarzem samorządu i nie ja chcę decydować, proszę Państwa, w tej materii, kogo mam skrzywdzić. Nie nagrodzić, tylko skrzywdzić, odbierając mu potencjalne środki na remont dróg. Obie drogi wykorzystywane są do transportu publicznego. Są potrzebne. Dzisiaj dodam, tak jak obie nogi zdrowe. Kto z Państwa poważyłby się na amputację zdrowej nogi? I jeszcze decyzję, czy to prawej, czy to lewej. Ale chciałbym usłyszeć Państwa zdanie, co w tej sytuacji mam wykonać, jakie zadanie jako wójt. Nie dlatego, że nie wiem, tylko chciałbym Państwa opinii w tej sprawie, ale też świadomości, że to jest rozbójniczy podział. No tak to trzeba powiedzieć i mówię to z całą świadomością, nawet gdybym miał być pozwany do sądu. Jeżeli wcześniej nikt się nie martwił o gminę Świlcza, nie przekazując środków finansowych, no to proszę Państwa, o czym teraz mówimy? My nie możemy być zaściankiem aglomeracyjnym. Panie Przewodniczący, bardzo bym prosił, może nie w takiej formie, jak Pan to robi przy głosowaniu, zapytać każdego radnego, czy gmina ma składać wniosek i wycofać jeden z wniosków? No jeśli będzie taka sytuacja, że mamy to zrobić, to wtedy poprosić radnych, który to wniosek mamy wycofać. Jasne. No myślę, że Pan Wójt czytelnie Państwu przedstawił sytuację. Składaliśmy 2 wnioski. Propozycja jest, żebyśmy złożyli tylko jeden i z jednego dobrowolnie zrezygnowali. Tak więc zapytam najpierw tutaj wnioskodawcę, pana radnego Gazdę, droga na Kamyszyn. Jaka jest tam sytuacja, jak to wygląda? A później radnego Salacha, który jest tam najbliżej. Droga przez Starą Rudną. Proszę, panie radny. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, moje zdanie osobiste to tak, albo złożyć 2 wnioski na raz i nie przejmować się tym i złożyć 2 wnioski. Dlaczego mamy nie złożyć 2 wniosków? Dlaczego mamy się wycofać? To jest raz. Jeżeli chodzi o drogi, moim zdaniem priorytetem jest na pewno most, który jest przejazdowym nad rzeką, ponieważ faktycznie ten mostek jest bardzo, bardzo stary. Jeżeli chodzi o asfalt, i powierzchnię asfaltową na kierunku Kamyszyn. Moim zdaniem jest na tyle jeszcze w porządku, że mógłby wytrzymać, prawda? Natomiast no, szkoda rezygnować. Nie wiem, jaka sytuacja jest w Rudnej. Obawiam się, że ta droga też pewnie sporo lat już jest niedofinansowana, więc no, wyraziłem swoje zdanie. Dziękuję. Dobrze, pan radny Salach. Jeżeli chodzi o drogę w Rudnej, tak zwany Stary Gościniec, no to jak ktoś jechał przez tą drogę, no to widzi, jak ona wygląda. Sama jazda autobusu, który tam teraz jeździ, to jak jedzie autobus, a jest po opadach deszczu, no to ludzie uciekają z chodników, no bo no stoi woda po prostu na tej drodze. I no,
A gęstość zaludnienia przy tej ulicy jest gęstość zaludnienia duża. Jest no, dom na domu, młodzieży do szkoły jeżdżą, także no, no, droga się nadaje typowo do remontu. Dobrze, pan wójt państwu również wyjaśnił, że z tego co zrozumiałem, nie ma takiej zgody i przyzwolenia na ten fakt, iż samorządy, które wcześniej otrzymały, że tak powiem, więcej z rozdania od pani wojewody, to raczej być może ten apel skierowany jest w tamtą stronę. Natomiast jeżeli chodzi o nasz samorząd, gminę Świlcza, która do tej pory nie korzystała, nie była beneficjentem tych rozdań, no z tego co zrozumiałem z wypowiedzi panów, powinna ciągle ubiegać się o te dwa wnioski. Panie, tak odczytałem pana panie wypowiedź. Panie przewodniczący, więc powiem jeszcze raz, z Polskiego Ładu wnioski, które kierowaliśmy, niektóre były pozostawione bez rozpatrzenia i bez żadnego uzasadnienia w zakresie odrzucenia finansowania. I były sytuacje takie, gdzie samorząd sąsiedni otrzymał środki finansowe, gmina Świlcza nie otrzymała. Więc zwracam uwagę na jedno. Wszyscy mamy te same prawa i te same obowiązki. I mamy takich samych mieszkańców. I równość, która gwarantuje nam konstytucja. Proszę państwa, w takim razie kierując się zasadą solidaryzmu, te obdarowane samorządy już wcześniej w wielu innych rozdaniach, być może ten apel skierowany jest bardziej do nich, aniżeli do nas. Ale chciałbym usłyszeć również państwa wypowiedzi państwa radnych. Jest 100% frekwencji. Panie Zbyszku, żeby to wybrzmiało, bo... Tylko... Ja mam wrażenie, że nasza gmina nie powinna dostawać porzucone kości, tylko po prostu starać się o wszystko. Jeżeli oni, gdzie inne gminy korzystały, dlaczego my mamy nie korzystać? Czytam pana wypowiedź w ten oto sposób, że pan uważa, że nasza gmina traktowana jest nieco po macoszemu, tak? Tak jest. Pani radna. Bardzo. Moje zdanie jest również takie samo. Nie powinniśmy się z tego wycofywać. Powinniśmy zostać przy tych obydwu wnioskach. To być może było napisane po to, że może się dokładnie nie doczyta i niechcący sami z tego wyjdziemy. A tu niestety wyszło inaczej. Także jestem za to, pozostawieniem obydwu dróg. To płynnie. Pani, bardzo proszę pani Natalio. Więc dalej się o to starajmy. Dziękuję bardzo. Proszę płynnie mikrofon pani Eli. Ja tak samo jak Natalia twierdzę, że powinniśmy złożyć dwa wnioski, nie wycofywać się. Kto widział, proszę państwa, drogę na przykład na Starą Rudną, która jest mocno wyeksploatowana i nie wiadomo kiedy ten asfalt był tam kładziony. Nawet pan Jacek Lis nie pamięta. Myślę. A on podobno pamięta wiele rzeczy. Bardzo proszę panowie radni. Moje zdanie jest identyczne jak przedmówcy. Pozostajemy przy dwóch wnioskach. I bardzo proszę panie Marcinie, pan Marcin. Również uważam, że powinniśmy złożyć obydwa wnioski, chociaż obawiam się, że jak do tej pory byliśmy pomijani, to jest ryzyko, że te obydwa wnioski zostaną odrzucone, ale powinniśmy złożyć obydwa. Dziękuję. Dobrze. I pan radny Wojton Mariusz, bardzo proszę. Również uważam, że składamy obydwa wnioski, nie składamy tego jak to oświadczenia samorządu o wycofaniu się, tylko zostawiamy obydwa wnioski, trudno podzielić na lepszych i gorszych. Jedna droga jest ważna i druga jest ważna. Pan radny Trala. Moje zdanie, panie przewodniczący, jest bardzo zbliżone do pana. Ja uważam, że to pismo pana dyrektora z upoważnienia pani wojewody nie jest skierowane do naszego samorządu, ponieważ myśmy nie otrzymali takich gratyfikacji finansowych, więc jak najbardziej złóżmy jeden i drugi wniosek. Dziękuję. Jasne, bardzo proszę. Bardzo proszę pana radnego Andrzeja Kozdęby. Przychylam się również do opinii kolegów i koleżanek ze względu na to, że nie możemy dzielić mieszkańców na lepszych i gorszych, bo w tym momencie do tego dochodzi. Dziękuję. Dziękuję. Pan przewodniczący naszej Komisji Finansów, pan Mieczysław Leja. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, podobnie jak moi przedmówcy, uważam, że powinny zostać złożone obydwa wnioski. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I bardzo proszę pan
Wiceprzewodniczący, pan Tomasz Biały. Dziękuję. No ja nie wyobrażam sobie, żebyśmy nie składali dwóch wniosków, a po drugie jest taka zasada, jeżeli pani wojewoda nie stosowała się do zasady solidarności społecznej, no to trudno, żeby teraz się na nią powoływała. Dziękuję. I pani wiceprzewodnicząca Buda. Oczywiście, że zostawiamy dwa wnioski. Ja już poniekąd zbierałem państwa opinie. Dodam tylko, że te nasze potrzeby zostały oszacowane, proszę państwa, bardzo dokładnie. My nie składamy nic na wyrost. To są absolutnie pilne potrzeby, mogę powiedzieć, na wczoraj, a gmina sama nie jest w stanie w oparciu o swój własny budżet udźwignąć tak dużych inwestycji. Więc jak najbardziej przychylam się do tej woli większości wyrażonej przez państwa. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Jeszcze gwoli wyjaśnienia dla pana radnego Czecha, który powiedział, że być może żaden z tych zmysłów nie przejdzie. Pozwolę zatem sobie odczytać dwa akapity z pisma, które żeśmy przesłali, więc będą państwo mogli zrozumieć, jaka jest intencja całego dokumentu. W związku z powyższym zwracam się z prośbą o przeanalizowanie potrzeb samorządów w zakresie złożonych wniosków i wybranie jednego priorytetowego zadania gminnego, które poddane zostanie ocenie komisji oraz złożenie dobrowolnej rezygnacji z ubiegania się o dofinansowanie dla drugiego złożonego wniosku. Pragnę zaznaczyć, iż ograniczenie ilości zadań gminnych nie gwarantuje uzyskania dla nich dofinansowania, a ma na celu jedynie usprawnienie procedury i kontraktacji zadań oraz jak najszybszą wypłatę środków funduszu. Specjalnie nie doczytałem tego, żeby państwo mogli zobaczyć, jak ten temat wygląda. Czy byśmy podjęli taką decyzję, czy nie, nie ma to żadnego znaczenia. Możemy nie dostać niczego. To ma tylko przyspieszyć procedury. Bardzo państwu dziękuję za możliwość tej wypowiedzi i przejdziemy do następnego punktu, jeżeli pan oczywiście, przewodniczący. No, jest pan przy głosie, panie wójcie. Dobrze. Troszeczkę w odwrotnej kolejności napływania pism do Urzędu Gminy Świlcza. Tu mam wniosek, który żeśmy otrzymali wczoraj, sygnowany datą 6 lutego. Skierowany do prezydentów miast, burmistrzów miast i wójtów. Pragnę poinformować państwa o trudnej sytuacji, w jakiej znaleźli się rolnicy, w tym z terenu województwa podkarpackiego zajmujący się produkcją zbóż. W związku z masowym importem płodów rolnych z Ukrainy, które pierwotnie miały trafiać na zachód Europy, część sprowadzonego zboża pozostaje na rynku krajowym, co prowadzi do powstania znacznej jego nadwyżki. Powyższe powoduje dla producentów rolnych bardzo duże trudności ze zbyciem swojego towaru zalegającego w magazynach. Dodatkowo ceny oferowane dla rolników przez skupujących są niskie i nie dają gwarancji zysku pozwalającego na zachowanie ciągłości ekonomicznej ich gospodarstw. Proszę państwa, temat dotyczący importu zboża z Ukrainy, jak podawali przedstawiciele rządu, a dodam, że wojewoda jest reprezentantem Rady Ministrów na województwo, czyli przedstawicielem rządu, informowano wszystkich o kanałach, które przeszutowych do krajów Afryki i zabezpieczeniu interesów rolników. Taka informacja, że może się wydarzyć duży kłopot po wprowadzeniu tego zboża, to zboże już się staje w tym momencie zbożem unijnym, już nie ukraińskim, jeśli przekroczy naszą granicę. Nikt w odpowiednim czasie do Rady Europejskiej nie złożył stosownego wniosku o wykonanie zabezpieczeń rynku wewnętrznego krajowego Polski. Ten wniosek jest, jak przeczytam, dalej, podkreślenia wymaga fakt, że na szczeblu centralnym inicjowane są różne kierunki działań zmierzających do rozwiązania istniejącego problemu. Państwo wiedzą, kiedy był zbiór zbóż. Dzisiaj mamy luty. To tak tylko dla informacji.
Wojna wybuchła też w lutym, ale rok temu. Niemniej jednak należy zaznaczyć, że na każdą formę wsparcia i na uruchomienie systemu pomocy niezbędna jest zgoda Komisji Europejskiej i to jest prawda. Na szczególną uwagę zasługuje polski wniosek zgłoszony wspólnie z Bułgarią, Republiką Czeską, Rumunią, Słowacją i Węgrami w sprawie trudności z wzrastającym importem rolnym z Ukrainy, który to został przedstawiony podczas ostatniego posiedzenia unijnych ministrów w Brukseli. Proszę Państwa, sytuacja dzisiaj w kraju jest naprawdę bardzo niekomfortowa, wręcz powiedziałbym zła, jeśli chodzi o zbilansowanie zbóż. Te zboża, które miały wjechać jako pomoc dla krajów Afryki, niestety w znacznej części nie wyjechały z naszego kraju. Nawet nie jestem w stanie Państwu powiedzieć, w jakiej części, bo tego nie wie nikt, nawet pani wojewoda. Pisze, że jest problem. Wnioskowałem też z zupełnie innej formuły niż wójt, ale też jako wójt gminy Świlcza, że należy objąć szeroką formą wsparcia producentów rolnych. Popatrzcie Państwo na nawozy, na paliwa, no i wreszcie na sytuację, która ma miejsce. Bo rolników, proszę Państwa, trzeba wspierać i trzeba im pomagać, ale to musi być systemowa pomoc. Pomoc, która zagwarantowałaby, że zboże, które wjedzie do nas, wyjedzie innymi kanałami dystrybucji. Czy to będą pociągi, czy samochody, czy statki. To już jest kwestia dyskusji i nie nasza jakby w tym sprawa. Ważne było, żeby ono nie zostało i takie gwarancje, proszę Państwa, przez ministra rolnictwa były składane, ale również i przez pana komisarza Wojciechowskiego. I przechodzimy teraz, proszę Państwa, do sedna sprawy. Jak teraz reprezentant rządu Rzeczpospolitej będzie wspierał rolników i jakie narzędzia proponuje gminom? Celem udzielenia jak najpełniejszego wsparcia producentom zbóż niezbędne są wielokrotne i wielokierunkowe działania, w tym również na szczeblu lokalnym. Wydaje się, że istotną formą pomocy byłoby zatem udzielenie ulg w podatku rolnym poprzez umorzenie, rozłożenie na raty, na indywidualny wniosek składany do właściwego urzędu gminy lub miasta. Mając powyższe na uwadze, zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości przyjęcia takiego rozwiązania, które niewątpliwie spotkałoby się z pozytywnym odbiorem przez rolników gospodarujących na terenie podkarpackich gmin. Powiem tak, pani wojewodo, podatek rolny nie jest zbierany poprzez wysegmentowanie tych, którzy zajmują się produkcją zbóż, a tych, którzy się zajmują produkcją zielonych, upraw zielonek, czy też okopowych, czy sadowniczą. Gminy takiej informacji nie mają. Producentem zboża będzie każdy, kto to zboże zasiał i zebrał. Bez względu na areał, ba, bez względu na to, czy go sprzedał, czy nie sprzedał, bo przecież mógł produkować na użytek własny. Proponuje się nam zatem, żeby umarzać podatki, dodam też, że umorzenie może nastąpić wtedy, kiedy występuje zaległość podatkowa, bo na wyrost my nie możemy niczego umarzać. No, proszę Państwa, zdarzył się oczywiście w tym kraju jeden przypadek, pewnie, gdzie została uniewinniona osoba, ale nie miała jeszcze wyroku. No, ale to był precedens. Natomiast nie wiem, jak należałoby odebrać taką informację na temat umarzania podatku rolnego. Ja proponuję, żeby wprowadzić rozwiązania systemowe. Gminy oczywiście wspomagają przedsiębiorców, rolników i to robić będą, i mieszkańców. Ale umarzanie podatków może nastąpić wtedy, kiedy nastąpią okoliczności dające taką możliwość, a nie regulowane pismem wojewody. Z całym szacunkiem oczywiście dla wojewody. To nie działa w ten sposób. Zatem po raz kolejny mamy taką sytuację. Chłop zawinił, cygana powiesili. Nie gmina Świlcza, ani żadna inna gmina,
nie decydowała w sprawie importu zboża z Ukrainy. Dzisiaj pokutują za to rolnicy, ale mówiliśmy o tym, że taka sytuacja będzie miała miejsce. Tak też się stało. I tak sobie właśnie teraz myślę, skoro pani wojewoda zaproponowała nam, żebyśmy zaczęli umarzać podatki, a co za tym idzie uszczuplać środki finansowe, to pewnie jest stąd ten wniosek, żebyśmy też zrezygnowali z jednej drogi, no bo na wkład własny może nie być już pieniędzy. Tak się rzeczywiście może zdarzyć. Dodam, że i po jednej, i po drugiej drodze jeżdżą rolnicy z agregatami uprawowymi. Tam są pola uprawne, tam prowadzona jest produkcja rolna. Ale tak to się pewnie stało i tak to, proszę Państwa, wygląda. Myślę, że każdy z Państwa tu obecnych jest za tym, żeby rolników wspierać i pomagać, bo tak trzeba robić. Ja również mam takie zdanie, ale w Polskim Ładzie gmina Świlcza przez okres kilku lat straciła prawie 14,5 miliona złotych. Nie ma środków dzisiaj na szkolnictwo, ale są na inne wydatki. Może trzeba się zastanowić, że z tych wydatków, o których tak wiele dzisiaj mówi się w mediach i nie chcę tego tematu drążyć, bo to nie miejsce na politykę. Może warto w takim razie przeznaczyć dla tych, którzy tego najbardziej potrzebują. Wpływy, proszę Państwa, z podatku rolnego w dochodach własnych, przepraszam, w dochodach ogółem naszej gminy, to jest niesamowite 3,5%. Kwota 3 200 000 złotych. I jak, proszę Państwa, mielibyśmy decydować, kto jest producentem zboża i sprawdzać, kto te zboże kupił i sprzedał. Dodam, że minister rolnictwa namawiał rolników, aby poczekali ze sprzedażą zboża, gdyż cena wzrośnie. Ta cena spada i to spada dość szybko, a spowodowane jest to zachwianiem rynku wewnętrznego. Tu działa prawo popytu i podaży, o którym uczą się chyba dzieci już w klasie 7 szkoły podstawowej. To nie jest jakaś tajemnica. Proszę Państwa, przekazałem tę informację, żeby Państwo wiedzieli, jak sprawa wygląda. Bo po raz kolejny próbuje się ratować sytuację gminami, ich zasobami, środkami finansowymi i pracą ludzką. Taką sytuację mieliśmy z węglem, gdzie gwarantowano, że węgla jest na 200 lat, że mamy przedsiębiorców, którzy tym węglem będą handlować i sprzedawać. Jak się skończyło? No gminy musiały to wziąć na siebie w całej Polsce. Kolejna sytuacja. Ktoś nie dopatrzył, ale napisał. Na ostatnim posiedzeniu został złożony wniosek. Proszę Państwa, tak jeszcze na koniec powiem. U nas już od naprawdę pewnego czasu i w kwestiach przedziałów takich czy okresów, to trzeba by liczyć dość długo, jest płodozmian. Stosuje się w Polsce płodozmian. Może nie wszyscy o tym wiedzą i tym chyba trzeba zakończyć tę dyskusję. Bardzo Państwu dziękuję, ale gdyby Pan jeszcze radny Salach jako ekspert w tej materii chciał coś powiedzieć, to pewnie byłoby też miło. Podam tylko, że samorządy takie jak samorządy rolnicze, Izba Rolnicza składały wnioski do rządu, że takie działania trzeba podjąć jeszcze przed żniwami. Dzisiaj się już stało, no to niech gminy decydują. Proszę Państwa, możemy wszystko robić, tylko się później może okazać, że nie będzie nas stać na realizację swoich zadań i celów, do czego nas obligują stosowne przepisy. Życzę Państwu miłego weekendu. Wszystkiego dobrego. Dobrze. Kto z Państwa chce jeszcze zabrać głos? Ja tylko dodam. Rzeczywiście płodozmian upowszechnił się, znany był wcześniej, upowszechnił się w XVIII wieku i wyparł Trójpolówkę. Pan radny powiatowy, bardzo proszę. W uzupełnieniu tej pierwszej części wypowiedzi pana wójta, nie wiem, czy wszyscy radni znają kwotę, którą dysponuje pani wojewoda, więc dysponuje kwotą 181 milionów na ten fundusz. My jako powiat dostaliśmy 3 200. Jeżeli państwo policzą, że nie jesteśmy najbardziej wywianowani, czyli 1/3 tych środków pójdzie
na samorządy powiatowe, więc na pozostałe gminy zostanie gdzieś orientacyjnie w granicach 90 milionów. Dlatego, jak to się mówi, nie ma tutaj chyba szaleństwa. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy pan radny Salach chce w tym temacie rolnym coś? Halo. Jeżeli chodzi o płodozmian, to tak jak pan wójt powiedział, jeżeli nie będziemy stosować płodozmianu, czyli zmianowania roślin, to na takim polu po pewnym okresie czasu nic nam nie urośnie. No i na tym chciałem zakończyć. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś głosy w dyskusji? Bardzo proszę. Pan. Bardzo państwu dziękuję. Panie radny, ja mam taką nadzieję, bo dzisiaj mamy i transmisję rady i można ją otworzyć, że osoby zainteresowane skorzystają z tej ważnej i istotnej informacji. Być może wskażą nam, na jakiej zasadzie mamy separować producentów dzisiaj i jak o tym decydować. I tak w naszej gminie, znaczy to już konkretnie mówię o uprawach rolnych. Rolnicy, którzy uprawiali zboże po zbożu, no to teraz mają plony na poziomie na przykład, nie wiem, 4 ton, a powinni mieć na poziomie 9 ton. No to wracając już typowo do rolnictwa. Panie Przewodniczący, ja mam w takim razie jeszcze tylko taki wniosek. Może należałoby też tego typu pisma skierować do producentów nawozów sztucznych oraz do firmy Orlen, która decyduje o cenach gazu, energii i paliw, które są stosowane przy produkcji rolnej szeroko rozumianej. Też, żeby takie ulgi zostały wprowadzone. My naprawdę będziemy za tym głosować i wspierać. Nawet sam takie pismo mogę przygotować i poproszę radnych, żeby się też podpisali. Chyba wszyscy by to zrobili. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Pan Ryszard Franczyk, bardzo proszę. Sołtys Bratkowic. Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, ja chciałbym się podzielić z Państwem takimi spostrzeżeniami własnymi, ponieważ jestem rolnikiem, prowadzę gospodarstwo rolne i tak jak Pan Wójt wspomniał, też jestem w Podkarpackiej Izbie Rolniczej. Mianowicie rolnictwo w Polsce, właściwie rolnicy, nie rolnictwo. My jesteśmy oszukiwani przez rząd, dlatego proszę Państwa, że to, o czym Pan Wójt powiedział, po żniwach cena zboża w elewatorze w Załężu była w granicach ponad 1500 zł za tonę pszenicy konsumpcyjnej. I rolnicy sprzedawali, którzy nie mieli możliwości przechowania tego zboża, nie mieli silosów. Ale było mówione, co pan wójt mówił przed chwilą. Ministerstwo Rolnictwa w mediach cały czas wmawiało rolnikom: przechowajcie zboże do wiosny, będzie lepsza cena, przechowajcie zboże do wiosny. Więc rolnicy, którzy mieli silosy, przechowali to zboże. Przechowali do dzisiednia, dzisiaj cena pszenicy konsumpcyjnej to jest w granicach 1000-1100 zł. 500 zł na każdej tonie rolnik jest w plecy. I proszę Państwa, ci rolnicy, którzy przechowywali to zboże, ponieśli dodatkowe koszty na przechowanie, i oni dzisiaj są na tonie 500 zł. Ja znam rolników, co mają po 50, po 100, po 200 hektarów, w silosach im zalega po 100, po 200, po 300 ton zboża. I oni się dzisiaj z tym bujają, tak kolokwialnie mówiąc. Bujają się, bo jak on przeliczy na każdej tonie 4-5 stów, to są potężne pieniądze, więc o czym my mówimy? Jak można tak z rolnikami postępować? A tak jak pan wójt wspomniał, Podkarpackiej Izby Rolniczej nikt nie słucha. My jesteśmy organem doradczym, wnioskodawczym, po prostu piszemy, wnioskujemy, ale czy to ma jakiś oddźwięk? Zerowy, minimalny. My piszemy, oni to przyjmują do wiadomości, czasem odpiszą, czasem nie odpiszą i na tym się kończy. Druga sprawa, proszę państwa, sztuczne podkręcanie takiej sytuacji cenowej. Rolnicy, ci, którzy sprzedali już to zboże, bo nie mieli możliwości przechowania, w grudniu kupowali nawozy. Nawozy na wiosnę, nawozy azotowe, bo się cały czas mawiało rolnikom, że po nowym roku gaz idzie w górę, nawozy będą droższe. Chłopy, w cudzysłowie mówiąc, nakupiły nawozu za ostatnie pieniądze, jakie mieli, a dzisiaj nawóz staniał. Dobrze, że staniał, bardzo dobrze, że staniał. Ja się cieszę, bo nie kupiłem. Ale ci goście, co mają całe wiaty nawozu, są dalej w plecy, bo nawóz spadł na tonie, szczelam, 1000-1500 zł. No chłop liczy. No jak ja jestem na każdej tonie 1000-1500 w plecy,
No proszę państwa, no gdzie sens, gdzie logika? Nie ma stabilizacji w rolnictwie. Rolnik nie wie, co go czeka za miesiąc, za dwa, za trzy. My nie mówimy za rok, dwa, pięć. Tylko rolnik po prostu, to jest jeden wielki totolotek. Tak nie można postępować z rolnikiem, bo to na dłuższą metę się nie utrzyma. Nikt się tym nie przejmuje. Dobra, możecie robić, nie robić. Nie ma, nie będzie naszego zboża, przywieziemy z Ukrainy. Ale to tak długo nie pociągnie. To tak długo nie pociągnie. Ja się przekonałem na własnym przykładzie. I też trzymałem zboże, choć ja mam niewielkie ilości. W tamtym roku sprzedałem zboże w granicach 120-130 zł w styczniu. Przyszła wojna, pszenica wyskoczyła na 180-200 w marcu, w kwietniu. No dobra, byłem w plecy. Przy moich ilościach przełknę to. Dzisiaj rolnikom się mówiło, trzymaj, na wiosnę będzie drożej. Tak jak w tamtym roku chłopy myślały, dobra, jak zdrożało w tamtym roku, zdrożeje i w tym roku. Jeszcze jak minister mówi, żeby przechować, to tym bardziej staniało. No ja nie chcę przedłużać, ale o czym my mówimy? No paliwo, raz drożeje, raz stanieje, ten chłop nie wie, zrobić zapas, nie zrobić zapasu, nie ma żadnej stabilizacji. W takim systemie rządzenia to polskie rolnictwo, ja nie wiem, jak to będzie funkcjonować. Gospodarstwa poniżej 10 hektarów wymierają śmiercią naturalną. Rolnicy, którzy mają duże ilości hektarów, oni zainwestowali pieniądze w sprzęt, są w kredytach. Oni nie mogą się z dnia na dzień wycofać. A po prostu państwo chłopu nie pomaga. Dziękuję bardzo. Dziękuję za głos pana sołtysa, rolnika jednocześnie. Bardzo proszę, ktoś z państwa jeszcze chce zabrać głos? Jeżeli nie widzę, Wysoka Rado, to zamykam 62. sesję Rady Gminy Świlcze. Dziękuję państwu za przybycie. Życzę miłego dnia. Do widzenia. Proszę wyłączyć nagrywanie.